Ostatnio dość głośno było o pewnym wypadku w Poznaniu, o sprawie, gdzie zginął narzeczony pewnej dziewczyny, która nie odwzajemniła uczucia swojego byłego chłopaka. I chociaż jest to sprawa obecna, jest to sprawa, która teraz jest bardzo często poruszana w mediach, duża część z Was poruszyła również ten wątek na naszej konwersacji, zbrodni z miłości, to myślę, że jest to dobry moment, żeby przypomnieć, że takie historie działy się zawsze. Odrzucona miłość często doprowadza ludzi do ostateczności. Ktoś, kto nie potrafi pogodzić się z odrzuceniem, czuje się nieszczęśliwy i postanawia unieszczęśliwić wszystkich tych, którzy w jego odczuciu są winni temu nieszczęściu. Już dawno chciałam opracować dla Was tę sprawę, aczkolwiek wydawała mi się taka mało obszerna, ale w tym momencie, kiedy wszyscy rozprawiają o sprawie z Poznania, o motywacjach sprawcy, o zachowaniu dziewczyny, o tym, jakie były podłoża tego dramatu, to myślę, że przypomnienie Wam tej zapomnianej już historii, ale niestety prawdziwej historii, bardzo podobnej do tej z Poznania, pozwoli Wam na to wszystko spojrzeć szerzej i być może część z Was zrozumie, że problem z emocjami i z uczuciami bardzo często leży głębiej. Myślę, że wnioski wyciągniecie sami. Zapraszam Was na materiał o potworze z Sokolej Góry. Sokoli Góra. Wieś leżąca około 35 km na wschód od Torunia. W dwudziestoleciu międzywojennym znana jako Sokola Góra. Miejsce spokojne i raczej nie wyróżniające się niczym niezwykłym wśród pozostałych polskich wsi, ale jednak w roku 1932 Sokola Góra stała się miejscem bardzo często wspominanym. Doszło tam bowiem do pewnej bardzo głośnej makabry. Jan Lewandowski, dość bogaty gospodarz stumorgowego gospodarstwa, w roku 1931 przyjął do siebie na służbę 18-letniego Feliksa Czyżniewskiego. Okoliczności pojawienia się chłopaka na gospodarstwie nie są do końca jasne, ale pojawiły się głosy sugerujące, iż tułał się samotnie po okolicy. Nie do końca można tutaj wiedzieć dlaczego, bowiem z dalszych informacji możemy się dowiedzieć, że Czyżniewski ani nie był bezdomny, ani też nie był sierotą, bowiem posiadał jakąś tam w miarę bliską rodzinę. Na pewno miał matkę i siostrę, ale jakie tam między nimi były relacje, to niestety nie wiadomo. Aż tak złe być raczej nie mogły, bo chłopak, jak przyznał, swoją rodzinę bardzo kochał. No ale może u Czyżniewskich pojawiły się jakieś perturbacje, czy też perypetie życiowe, które sprawiły, że ten swój dom rodzinny 18-latek musiał po prostu opuścić. Tak też zawędrował do Sokolej Góry. Tam Czyżniewski miał jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności trafić na gospodarstwo Jana Lewandowskiego. Lewandowski miał ulitować nad chłopakiem, któremu zaoferował miejsce do życia, a w zamian chłopak miał pomóc mu na gospodarce. Ponieważ taki układ pasował obu panom, to też wkrótce Czyżniewski zakasał rękawy i zaczął pracować jako parobek Lewandowskich. Chłopak też dość szybko dał się poznać jako wyjątkowo pracowity robotnik. Tutaj nie można powiedzieć na niego złego słowa. Naprawdę pracował za dwóch, nie obijał się, sumiennie wykonywał wszystkie swoje obowiązki. Dlatego Lewandowscy zaczęli czuć do niego coraz większą sympatię oraz ufność. Może i nie traktowali go jak syna, ale na pewno odnosili się do chłopaka poprawnie i z takim, można powiedzieć, szacunkiem. Felek był lubiany, można z nim było pożartować, tak więc Jan Lewandowski, który miał 55 lat, oraz jego 44-letnia żona Joanna nie mieli tutaj powodów, by chłopakowi nie ufać, żeby uważać go za swojego wroga, wręcz przeciwnie. Te relacje były naprawdę pozytywne. Im dłużej Felix mieszkał u Lewandowskich,
tym większa zażyłość wytworzyła się pomiędzy chłopakiem a pozostałymi członkami rodziny. A przynajmniej tak o relacjach na gospodarstwie w Sokolej Górze pisała prasa. Ile w tym jest prawdy, to nie wiem, no ale wiadomo, że głowa rodziny, czyli Jan Lewandowski, trzymał chłopaka trochę na dystans, bo mimo wszystko to był jednak parobek. Feliksowi najlepiej rozmawiało się z Józefą, córką Jana i Joanny. Dziewczyna była zaledwie 3 lata młodsza od chłopaka, to też młodym łatwo było znaleźć wspólny język. Ale jak to mówią, krew nie woda. Z czasem ich relacja powoli przechodziła w bardziej zażyłą. Zaczęło się od niewinnego flirtu, a skończyło na tym, że Feliks wyznał Józefie dozgonną miłość i zaczął już słyszeć w głowie marsz Mendelsona. I tutaj, o ile mamy pewność, że uczucia chłopaka do dziewczyny były prawdziwe i szczere, to nie do końca wiadomo, jak na te relacje zapatrywała się sama Józefa. Feliks był przekonany, że uczucie jest obustronne. Ale czy było tak w rzeczywistości? No tutaj ciężko jest mi dywagować i powiedzieć, co się działo w głowie młodej dziewczyny. Mogę jedynie opierać się na relacjach prasy, one jak zwykle są różne i skrajne. Natomiast tajny detektyw podobno twierdził, że dziewczyna była odporna na amory chłopaka, bowiem miała większe aspiracje. Józefa miała marzyć o tym, że na jej wieś zajedzie kiedyś jakiś szlachcic na białym koniu i wyrwie ją z wiejskiej codzienności, a para zamieszka wspólnie w Warszawie. Czyli innymi słowy, wierzyła w rycerza na białym koniu, tak ogólnikowo mówiąc. Nie była entuzjastką wiejskiego życia i chciała poślubić mężczyznę pochodzącego z miasta, a majątek rodziców po prostu sprzedać. Ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że te relacje niekoniecznie muszą być prawdziwe, bowiem kto mnie słucha od dłuższego czasu, ten pewnie wie, że dziennikarze tajnego detektywa posiadali naprawdę wybujałą wyobraźnię. No i często dramatyzowali w swoich artykułach oraz podkręcali atmosferę, tak żeby tylko ubarwić historię i ubarwić sytuację. I nie zdziwiłabym się, gdyby tak właśnie było tym razem, bowiem tajny detektyw to było takie połączenie dzisiejszego detektywa z superekspresem. W każdym razie Feliks przekonywał, że to zainteresowanie pomiędzy nim a Józefą było obustronne, ale no wiecie jak to bywa. Ludzie sobie czasami różne rzeczy wmawiają. Chociaż nie do końca wiemy, jak na tę całą sytuację zapatrywała się główna zainteresowana, to na pewno wiadomo, co na ten temat, na temat tego romansu Józefy i Feliksa myślał ojciec dziewczyny. Jan Lewandowski, widząc, co się święci, wziął swojego parobka na bok i bez żadnych ceregieli oznajmił mu, by ten nie angażował się w relacje z jego córką, bowiem Józefa nie jest dla niego. Owszem, Lewandowski uważał Czyżniewskiego za dobrego pracownika, ale no, jak to powiedzieć, za wysokie progi na jego nogi. Wiecie, tu mamy najbogatszego mieszkańca wsi, albo jednego z najbogatszych. A Czyżniewski był po prostu zwykłym, bezdomnym parobkiem, nie posiadającym ani własnego domu, ani gruntu. Co prawda niby ten Czyżniewski posiadał jakąś rodzinę, więc taki do końca bezdomny to on jednak nie był, ale raczej nadal do wyjątkowo majętnych nie należał, a tym samym nie był jakąś dobrą partią do zamążpójścia, do wyboru jego na partnera życiowego swojej córki. Po co dziewczyna miała wychodzić za mąż za kogoś takiego jak Czyżniewski, kiedy była córką jednego z najbogatszych mieszkańców wsi, no i tak naprawdę mogła wybierać i przebierać wśród chętnych nałożonek. I to wśród takich, którzy mogli zaoferować jej coś więcej niż zwykły, najęty przez ojca parobek. Ja wiem, jak to brzmi, ale no takie było spojrzenie na dawne związki. Zresztą myślę, że obecnie też wiele dziewczyn i wielu mężczyzn patrzy na to, co ta druga strona ma mu do zaoferowania, a nie na to, czy serce się do niego lub niej rwie. Chociaż chłopak dostał ostrzeżenie od swojego pracodawcy, to też nie za bardzo się tym przejął. Uważał, że z czasem Lewandowski pogodzi się z kiełkującym w młodych uczuciem i ostatecznie wyda oficjalną zgodę na związek. Feliks jeszcze z większym zapałem oddawał się pracy, tak aby pokazać, jak myślał przyszłemu teściowi, jak wielką ma wartość.
chciał pokazać, że może i nie jest najbogatszy, nie może za wiele w to małżeństwo wnieść, jeżeli chodzi oczywiście o aspekt materialny, ale za to może zaoferować coś niematerialnego. Dwie sprawne ręce oraz chęć do pracy. No i oczywiście gorące uczucie do Józefy. Po upływie pewnego czasu Felix, ugodzony strzałą Amora, nie chciał dłużej czekać i postanowił przejść do działania. Miał już 20 lat i był to odpowiedni wiek, by powoli szykować się do założenia rodziny. A skoro poznał odpowiednią kandydatkę, w dodatku taką, która równie przychylnym okiem patrzyła w jego kierunku, no to na co miał tu dłużej czekać? Felix zebrał się na odwagę i pomimo tych wcześniejszych ostrzeżeń poprosił Jana o rękę jego córki. Mężczyzna wpadł we wściekłość. Był przekonany, że wyraził się wystarczająco jasno. Józka nie jest dla niego. Wzburzony nieposłuszeństwem swojego parobka, tym razem nie widział już dla niego żadnej taryfy ulgowej. Jan wręczył Feliksowi wypowiedzenie. Chłopak mógł pracować na jego gospodarstwie jedynie do końca listopada 1932 roku. Od grudnia musiał sobie znaleźć nowe miejsce do życia. Po kłótni z Lewandowskim Felix uniósł się tutaj dumą i honorem i postanowił odejść z pracy przed wyznaczonym terminem i już 28 listopada ruszył na poszukiwania nowej posady. 1 grudnia wrócił jednak do Sokolej Góry. Między godziną 12 a 13 pojawił się ponownie w domu swojego byłego pracodawcy i niedoszłego teścia. Chciał odebrać wszystkie swoje pozostawione rzeczy. Felix odnalazł Jana, który siedział na skrzyni w stajni. Chłopak postanowił wykorzystać sytuację i raz jeszcze poprosił Lewandowskiego, by ten przemyślał swoją decyzję. I tutaj nie chodziło o tą decyzję zwalniania go ze służby, ale oczywiście o tę decyzję na wydanie zgody na ożenek. Felix był skłonny przyrzec dziewczynie dozgonną miłość i oddanie, a o gospodarkę Jana będzie troszczył się jak o swoją własną. Ale Jan nie chciał nawet słyszeć o przekazaniu Józki w ręce Felixa. Jego córka zasługiwała na lepsze życie. Zdesperowany chłopak zapytał jeszcze, gdzie jest Józia. Być może chciał ją zobaczyć ostatni raz, albo być może chciał się pożegnać. No, tego niestety się nie dowiemy, o co tutaj chodziło. Nie chcę też spekulować, bo w głowie Felixa niestety nie siedziałam, albo może stety. Jan, słysząc pytanie o swoją córkę, odparł dość nieprzyjemnym tonem, że to nie powinno obchodzić Felixa, bowiem to, co robi Józefa, to nie jest jego sprawa. W tym momencie Czyżniewski sięgnął do kieszeni i wyciągnął rewolwer. Przyłożył lufę do głowy Lewandowskiego i pociągnął za spust. Jan Lewandowski w jednej chwili osunął się na ziemię. Nie był to jednak koniec koszmaru. Chłopak poczuł zew zabijania i nie miał zamiaru poprzestać na swoim niedoszłym teściu. Wzbierał w nim gniew i postanowił dać temu upust. Felix wyszedł ze stajni. Na podwórzu zauważył 82-letniego Józefa Lewandowskiego, ojca Jana i jednocześnie dziadka Józki. Felix zaczął wymachiwać bronią wrzeszcząc, że zabił swojego chlebodawcę, a teraz policzy się z resztą rodziny. Próbował nawet oddać strzał do Józefa. Na szczęście kula chybiła, a staruszkowi udało się schować przed napastnikiem. Józef skrył się w stajni, gdzie odnalazł ciało swojego 55-letniego syna. Wtedy też dotarło do niego, że młodzieniec nie żartuje, że naprawdę ma zamiar odebrać im wszystkim życie. Strzały zaalarmowały Joannę, matkę Józefy, która widząc zbliżające się zagrożenie, wbiegła do chałupy. Tam odnalazła swoją córkę, której poleciła zabarykadować drzwi. Niestety, strzelec był szybszy. Chociaż na zareglowanie nie było już czasu, to na szczęście kobiety zaparły się plecami o drzwi, uniemożliwiając Czyżniewskiemu wtargnięcie do środka. Ale Felix nie był taki głupi. Okazało się, że jak na swój wiek i pochodzenie, to był dość sprytny.
szybko podbiegł do okna i oddał strzał do uciekających w popłochu kobiet. Udało mu się trafić swoją niedoszłą żonę i zranić ją w palec. Na szczęście rana była tylko powierzchowna. Felix koniecznie chciał dostać się do środka. W tym celu wyrwał ramę okienną i przez wyrwę wszedł do chałupy. Joanna Lewandowska, widząc, że agresorowi udało się wtargnąć do środka, postanowiła uciec na poddasze. Ta decyzja może być dość niezrozumiała, bowiem z tego miejsca kobieta nie miała żadnej możliwości ucieczki, ale najprawdopodobniej Joanna w obliczu zagrożenia nie myślała racjonalnie. Chciała po prostu jak najszybciej oddalić się od strzelca. Felix, widząc uciekającą po drabinie kobietę, strzelił do Joanny, trafiając ją w plecy. Kobieta spadła na posadzkę. Strzał był śmiertelny. W międzyczasie pomiędzy Czyżniewskim a Józefem Lewandowskim wywiązała się szamotanina. Dziadek Józefy, słysząc kolejne wystrzały, ruszył na pomoc swojej rodzinie. Ponieważ rewolwer zaciął się i odmówił posłuszeństwa, Felix chwycił za stojącą pod ścianą motykę lub łopatę i zaczął okładać starca po głowie. Kiedy Józef osunął się nieprzytomny na ziemię, Czyżniewski, opętany dziką furią, rzucił się na poszukiwania 17-letniej ukochanej. Okazało się, że dziewczyna skryła się w jednym z pokoi. Przerażona Józefa błagała 20-latka o litość. Wiedziała, że chłopak pała chęcią zemsty i w swoim amoku może posunąć się do wszystkiego. Czyżniewski był jednak głuchy na jej błagania. Wyciągnął rewolwer i wymierzył w pierś dziewczyny. Zapomniał jednak o tym, że rewolwer zaciął się chwilę wcześniej. Na ścianie wisiała nabita dubeltówka. Była to własność Jana Lewandowskiego. Młodzik szybko porwał broń i ponownie ruszył w kierunku dziewczyny. Józefa padła przed Feliksem na kolana. Błagała, by chłopak darował jej życie. Łzy dziewczyny ostatecznie zmiękczyły serce napastnika. Czyżniewski zgodził się nie strzelać do ukochanej, ale miał swój warunek. Józefa mogła ujść cało z tej opresji, ale musiała obiecać Czyżniewskiemu, że nigdy nie poślubi innego mężczyzny i wstąpi do klasztoru. Józefa mogła być tylko jego. Jeżeli on jej nie może mieć, to nikt nie będzie jej miał. Dziewczyna pod groźbą śmierci złożyła przysięgę. Źródła tutaj też podają, że w napadzie ucierpiała siostra Józefy, która, tak jak jej matka, nosiła imię Joanna, oraz niejaki Rychlewski, który miał być albo parobkiem, albo sąsiadem Lewandowskich. Okoliczności nie są jednak znane, nie wiadomo, kiedy doszło do konfrontacji pomiędzy napastnikiem a wspomnianymi osobami. Wiadomo tylko, że zarówno Joanna, jak i Rychlewski przeżyli to spotkanie i nie odnieśli żadnych poważniejszych obrażeń. Tuż po ataku Czyżniewski wsiadł na rower i oddalił się w stronę Golubia. Kwestią nie do końca wyjaśnioną jest to, czy morderca sam oddał się w ręce policji, czy też został aresztowany przez powiadomionego o morderstwie posterunkowego policji w Golubiu, bo tutaj oczywiście, no niestety, jak to często bywa, wersji jest kilka. Podobno Czyżniewski, napotkawszy posterunkowego Zielińskiego, miał sam podejść do funkcjonariusza i wyznać mu, że przed chwilą zabił swojego gospodarza, ponieważ ten nie chciał dać mu zgody na ślub z jego córką. Mówię tutaj podobno, bo inna wersja mówiła o tym, że Czyżniewski po prostu został zatrzymany przez posterunkowego, który rozpoznał w nim sprawcę napadu, poszukiwanego sprawcę napadu i odprowadził go na pobliski posterunek. Jak to tak naprawdę było, to nie jest do końca istotne, no bo efekt był taki sam. Felix Czyżniewski został aresztowany. 20-latek nie stawiał oporu. Przybyła do Sokolej Góry komisja sądowo-lekarska przystąpiła do pierwszych oględzin. Ciało Joanny Lewandowskiej leżało w górnej izbie. Kobieta wykrwawiła się chwilę po tym, jak została trafiona kulą. Jan Lewandowski natomiast, jej mąż, został odnaleziony w stodole.
leżał na brzuchu, twarzą skierowaną ku klepisku. Ilość krwi odkrytej na miejscu zbrodni nie pozostawiała wątpliwości. Od razu założono, że mężczyzna już nie żyje i padł trupem na miejscu. Zwłaszcza, że kula trafiła go w sam środek czaszki. Ale ku zdumieniu wszystkich okazało się, że Jan wykazywał jeszcze funkcje życiowe. Mężczyzna szybko został przewieziony do najbliższego szpitala i był to akurat szpital w Wąbrzeźnie. Medykom nie udało się go uratować. Zmarł tego samego dnia wieczorem. Przeżył natomiast 82-letni Józef Lewandowski. Staruszek otrzymał kilka silnych ciosów w głowę. Jego stan zakwalifikowano jako ciężki, jednak nie zagrażający życiu. Szybko wypuszczono go ze szpitala. Mężczyzna od razu wrócił na gospodarkę, by zająć się osieroconymi wnuczkami. Podobizny mężczyzny możecie zobaczyć tutaj właśnie na miniaturce. Jan w towarzystwie swojej wnuczki Józefy pozował przed płotem swojej gospodarki reporterom tajnego detektywa. Krzyżniewski podczas przesłuchania opowiedział, że odszedł z Sokolej Góry 28 listopada i od razu udał się do najbliższego kościoła. Ale zamiast się modlić, to od razu udał się do konfesjonału, ukląkł przy konfesjonale i przystąpił do spowiedzi. Felix opowiadał, że był bardzo wierzącym i praktykującym katolikiem, dlatego też zależało mu na tym, by wyspowiadać się ze wszystkich swoich grzechów. Jakież tam grzechy miał na sumieniu, że musiał się tak prędko z nich wyspowiadać, to niestety nie wiem. Następnie bawił się na jarmarku w Dobrzyniu, a kolejnego dnia udał się do Kowalewa. Miał zamiar znaleźć tam nowe miejsce pracy. Czy je znalazł, czy nie, nie wiadomo. Prawdopodobnie coś tam na oku musiał mieć, no bo aby móc wprowadzić na nowe gospodarstwo, to musiał przywieźć swoje wszystkie stare rzeczy, no i właśnie po to ruszył do Sokolej Góry, przynajmniej wierząc tutaj w jego zapewnienia i wyjaśnienia. Felix odszedł od Lewandowskich bardzo wzburzony, bardzo pochopnie, no i w tym stanie uniesienia nie pomyślał o tym, żeby spakować wszystkie swoje sprzęty. Zresztą chyba nawet nie miał za bardzo takiej możliwości, no bo czym miał to przewieźć? Taczką? Dlatego też 1 grudnia ruszył do Lewandowskich. Chciał ostatecznie rozmówić się z byłym pracodawcą, odebrać zaległą pensję oraz spakować resztę manatków. Wracając z Kowalewa do Sokolej Góry, na szosie pod Szychowem spotkał handlarza bronią. Jak to się stało, że akurat tak przypadkiem tych dwoje na siebie trafiło? Jak Krzyżniewski miał się dowiedzieć, co też sprzedaje mężczyzna, to za bardzo nie wiem. Krzyżniewski tego też chyba nie wyjaśnił. Raczej chyba tajemniczy sprzedawca nie wrzeszczał na całą wieść, że ma rewolwer w przystępnej cenie. No ale mówię wam, jaka to była wersja Krzyżniewskiego. Tak naprawdę równie dobrze to 20-latek mógł zakupić broń na jarmarku w Dobrzyniu, ale przemilczał ten fakt, bo byłby to dla niego zbyt obciążający dowód. Dowód na to, że ta zbrodnia była planowana. A gdyby policja udowodniła mu, że zaplanował morderstwo z premedytacją, wiedział wcześniej, po co udaje się na gospodarstwo Lewandowskich, no to też groziłby mu większy wyrok. Zabójstwo w afekcie było i chyba zresztą po dziś dzień jest traktowane dużo, dużo łagodniej niż takie skrupulatnie zaplanowane morderstwo na zimno. Krzyżniewski stwierdził więc, że kupił rewolwer będąc już w drodze do Sokolej Góry i zapłacił za niego 20 zł. Nie sprecyzował, czy już wtedy planował wymierzyć sprawiedliwość, ale patrząc na przedstawioną przez niego wersję, to można tutaj z łatwością wydedukować, że raczej młodzik kupił broń tak po prostu przy okazji. Może było tanio jakoś wyjątkowo, nie wiem. Felix nie umniejszał swojej zbrodni i przyznał się do wszystkiego. Ale twierdził, że tak naprawdę nie chciał rozlewu krwi. Pewność siebie oraz pogarda, jaką okazał mu Lewandowski, po prostu sprowokowała go do działania. Znał konsekwencje swoich czynów. Jak sam zeznał, wiem, co mnie czeka. To mnie jednak nie wzrusza. Mam tylko jedno życzenie. Chcę iść do spowiedzi, odprawić pokutę i zobaczyć się po raz ostatni z matką i siostrą.
prasa obwołała Czyżniewskiego potworem z Sokolej Góry. Chociaż sprawa Czyżniewskiego nie była aż tak głośna jak inne sprawy kryminalne międzywojennej Polski, to jednak część dzienników postanowiła poinformować swoich czytelników o przebiegu procesu. Na całe szczęście dla nas. Rozprawa przeciwko Feliksowi Czyżniewskiemu odbyła się w marcu 1933 roku. Akt oskarżenia obejmował 6 punktów. Czyżniewski został oskarżony o zabójstwo Jana i Joanny Lewandowskich, usiłowanie zabójstwa Rychlewskiego oraz Joanny i Józefy Lewandowskich oraz ciężkie okaleczenie ciała Józefa Lewandowskiego. W akcie oskarżenia zawarto również wymuszenie przysięgi na Józefie Lewandowskiej pod groźbą utraty życia. Był to taki mały, 7 podpunkcik w tym akcie oskarżenia. Feliks Czyżniewski, składając swoje wyjaśnienia, nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego postanowił zabić swoich byłych chlebodawców. Twierdził, że zakochał się w córce gospodarza. Józefa niejednokrotnie miała żalić mu się na swoich rodziców, twierdząc, że matka i ojciec jej dokuczają. Czyżniewski opisał też kulisy jego kłótni z Lewandowskim. Jan miał podobno twierdzić, że nawet jeżeli Feliks przyszedłby do niego z workiem złota, to Józki mu za żonę nie odda. Sugerował Parobkowi, by ten sam odszedł z gospodarstwa, bo tu już długo miejsca nie zagrzeje. Feliks stwierdził, że już dawno by odszedł, gdyby szczerze nie kochał jego córki. Wiedział, co czuje i chciał walczyć o dziewczynę na wszystkie możliwe sposoby. Kłótnia z Lewandowskim miała wyprowadzić go z równowagi. Dlatego ostatecznie sięgnął do kieszeni i strzelił do mężczyzny. Dlaczego postanowił dalej zabijać? Tego nie wiedział. Uważał, że działał po prostu w jakimś amoku. Złożenie wyjaśnień miało być dla oskarżonego 20-latka wyjątkowo ciężkie. Według międzywojennych dziennikarzy jego opowieść trwała aż kilka godzin. Pod koniec chłopak miał być tak wyczerpany psychicznie, że stracił przytomność. Pojawiło się również kilku świadków, którzy mogli rzucić nieco więcej światła na konflikt, jaki narodził się między Czyżniewskim a Lewandowskim. Mieszkańcy Sokolej Góry przyznali, że młodzieniec pałał do Józefy gorącym uczuciem i o tym wiedzieli wszyscy w okolicy, bo tego się nie dało ukryć. Jan, widząc jego zapędy, chciał pozbyć się problemu i to jak najszybciej. Ale w odczuciu mieszkańców zachował się uczciwie. Tutaj nie można mu powiedzieć złego słowa. Nie chciał Czyżniewskiego zazięcia, ale chciał mu zapłacić za te wszystkie lata pracy na gospodarstwie, za te 2 lata w sumie, mniej więcej. To młodzik miał unieść się dumą i gniewem. Urażony opuścił gospodarstwo Lewandowskich. Twierdził, że nie chce żadnych pieniędzy. Chciał tylko córkę. Józefę. W sądzie pojawiła się również Józefa Lewandowska, dziewczyna, na której tak bardzo zależało Czyżniewskiemu. Można wręcz powiedzieć, że nie tyle zależało, co po prostu miał obsesję na jej punkcie, bo w ramach zemsty postanowił zabić jej rodziców. Miałam nadzieję, że zeznania złożone przez Józefę rzucą tutaj trochę więcej światła na tę relację jej oraz Feliksa. Natomiast, no niestety, z jej zeznań nie dowiadujemy się zbyt wiele. Na pytanie prokuratora, czy kiedykolwiek żywiła jakieś głębsze uczucia do oskarżonego, odpowiedziała, że nie. I to w zasadzie tyle, co panna Józefa miała do powiedzenia, albo jedynie tyle prasa zdecydowała się przedrukować na swoich łamach. Być może tam Józefa powiedziała nieco więcej, ale niestety tego się już nie dowiemy. Dlatego też tym samym nie wiadomo, które z nich mówiło tutaj prawdę. Czy Czyżniewski uroił sobie wielką miłość? A może to panna Lewandowska jedynie bawiła się uczuciami chłopaka? Jest to wątek, który nie jest do końca jasny i niestety jasny dla nas nie będzie. Pewne jest to, że odrzucony chłopak uniósł się dumą i gniewem. Na sam koniec rozprawy swoją opinię wyrazili biegli psychiatrzy. Lekarze badali stan poczytalności oskarżonego mężczyzny, kiedy on przebywał jeszcze w celi i według ekspertyzy postawionej przez 2 lekarzy biegłych
Czyżniewski nie był obciążony dziedzicznie żadną chorobą psychiczną. Podczas dokonywania swojej zbrodni był całkowicie poczytalny i zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Prokurator przekonywał, że oskarżony Parobek jest człowiekiem po prostu złym, dokonującym swojej zbrodni z pobudek trywialnych. W swoim poczuciu odrzucenia uśmiercił dwie osoby oraz próbował zabić kolejne trzy. Jego chory umysł stwierdził, że będzie to zemsta za krzywdę, jakiej rzekomo dostał od rodziny Lewandowskich. Działał w pełni świadomie. Psychiatrzy stwierdzili bowiem, że jest on człowiekiem poczytalnym. Dlatego też według prokuratora oskarżony chłopak zasługiwał na to, by za swój czyn odpowiedzieć własnym życiem. Prokurator wnosił o wymierzenie kary śmierci. Oskarżony Felix Strzyżniewski zrzekł się prawa do ostatniego słowa. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał swój werdykt. Za zabójstwo Jana Lewandowskiego Felix Strzyżniewski został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Nie przesłyszeliście się. 5 lat. To jednak nie wszystko. Za zabójstwo Joanny Lewandowskiej Czyżniewski został skazany na 4 lata pozbawienia wolności, a za usiłowanie zabójstwa młodszej Joanny Lewandowskiej oraz sąsiada Rychlewskiego został skazany kolejno na 2 lata oraz rok pozbawienia wolności. Za pobicie Józefa Lewandowskiego sąd nałożył na oskarżonego karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Najlżejszą karę 20-latek usłyszał za uszkodzenie ciała Józefy Lewandowskiej, za uszkodzenie tego palca oraz za wymuszenie złożenia przysięgi. Było to kolejno 4 oraz 2 miesiące pozbawienia wolności. Dla tych, którzy oburzą się, że ten wyrok był taki mały, to napomknę, że był to wyrok łączony. Też kpina, ale jednak mniejsza. Łącznie Czyżniewski został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Sąd postanowił zmienić kwalifikację czynu, o jaki został oskarżony Czyżniewski. W odczuciu toruńskiego sądu zbrodnia nie była planowana. Chłopak dokonał mordu pod wpływem uniesienia. Miłość do Józefy Lewandowskiej przysłoniła mu trzeźwe myślenie, a sam chłopak do tej pory nie miał przecież żadnych zatargów z prawem. Za okoliczność łagodzącą uznano również szczerą skruchę oskarżonego oraz fakt, że tuż po dokonaniu zbrodni mężczyzna bez walki oddał się w ręce policji. Stąd też, w opinii sędziego, sprawca nie zasługiwał na karę śmierci. Jeżeli wyrok Was zaszokował, to nie tylko Was, bowiem prokurator również nie mógł wyjść z podziwu, że za taką zbrodnię oskarżonego skazano na zaledwie 10 lat. Szybko więc wniósł skargę apelacyjną. Z tym samym wnioskiem, co ciekawe, wystąpił obrońca Czyżniewskiego. Rozprawa apelacyjna została odroczona. Na wniosek obrońcy sąd postanowił wysłać oskarżonego mężczyznę na 6-tygodniową, dokładną i kompletną obserwację psychiatryczną. Ponieważ mężczyzna został już skazany, obserwacja miała odbywać się w szpitalu więziennym. Co prawda badanie psychiatryczne oskarżonego zostało już przeprowadzone przed rozprawą w sądzie okręgowym, ale w odczuciu obrońcy nie zostało ono przeprowadzone z należytą starannością, no bo przecież nie wyszło tak, jakby oni tego chcieli, prawda? Mecenas upierał się, że 20-latek nie może być sądzony za wszystkie popełnione czyny. Uważał, że Czyżniewski może odpowiadać jedynie za zabójstwo Jana Lewandowskiego, które zresztą też miał podpełnić pod wpływem głębokiego wzburzenia. Cała reszta była jedynie konsekwencją zamroczenia umysłu, co w odczuciu adwokata powinno być dokładnie zbadane i zaznaczone podczas wnoszenia oskarżenia. W listopadzie 1933 roku sprawa raz jeszcze była rozpatrywana przez sąd w Toruniu. Tym razem oczywiście był to jednak sąd apelacyjny. Prokurator miał nadzieję, że tym razem uda mu się przekonać sąd do swojej opinii. Uważał, że Czyżniewski był wyrachowanym mordercą. Domagał się, by Felix Czyżniewski został skazany za popełnienie umyślnego zabójstwa.
Świadczył o tym fakt, że chłopak tuż przed przybyciem do Sokolej Góry zakupił broń. Gdyby nie szedł do Lewandowskich z zamiarem morderstwa, rewolwer nie byłby mu potrzebny. Według oskarżyciela był to główny dowód na to, że Czyżniewski jednak planował zabójstwo. Nawet jeżeli nie planował, że zabije tam wszystkich, to jednak musiał brać taką ewentualność pod uwagę. No bo przecież tą broń w końcu kupił. Niestety, prokurator przeliczył się. Toruński Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy Feliksa Czyżniewskiego przychylił się do opinii Sądu Okręgowego. Feliks Czyżniewski nie był bezwzględnym mordercą. Swoich czynów dokonał w stanie wysokiego uniesienia. Sąd apelacyjny nie tylko przychylił się do wniosków Sądu Okręgowego, ale nawet postanowił zmniejszyć mężczyźnie wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji. Ja tutaj sobie nie żartuję. Feliks Czyżniewski za podwójne morderstwo, usiłowanie trzech kolejnych morderstw oraz ciężkie pobicie 82-letniego mężczyzny został łącznie skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Zaznaczam, łącznie. Możecie sobie więc rozbić to wszystko na mniejsze liczby, to myślę, że zauważycie i zobaczycie, jak wielki wyrok dostał on za zabójstwa. Co prawda mój kpiący ton może być tutaj trochę na wyrost, ponieważ niestety nie wiemy, jakie wnioski zawierała ekspertyza biegłych psychiatrów. Ich opinie nie zostały przedstawione na łamach międzywojennych dzienników, no nie właśnie niestety ze względu na to, że ta sprawa nie była aż tak bardzo śledzona przez Polaków. Można tutaj jednak przypuszczać, że skoro sąd postanowił zmniejszyć wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji, to była ona korzystna dla oskarżonego. Ale są to tylko spekulacje. Próbowałam przekopać się przez bazy genealogiczne, żeby dowiedzieć się, czy Józefa Lewandowska dotrzymała złożonej Czyżniewskiemu obietnicy, czy faktycznie nigdy nie wyszła za mąż, ale niestety nie natrafiłam na żaden ślad dziewczyny. W materiale zmieściłam Wam wszystkie zdjęcia. Możecie zaznajomić się tutaj z wyglądem Feliksa, z wyglądem zamordowanego małżeństwa Lewandowskich. Dziennikarze zamieścili też zdjęcie osieroconej Józefy Lewandowskiej oraz jej wależnego dziadka, o czym wspomniałam Wam wcześniej. Jest to zdjęcie z miniaturki. Więcej zdjęć nie ma, ale niestety nie wszystkie sprawy są obszernie obfotografowane. Mam nadzieję, że ta sprawa pokaże Wam, że zbrodnie z miłości, chociaż w moim odczuciu to były bardziej zbrodnie z obsesji, zdarzały się zawsze i nie ma co winić ofiary. Nieważne, jak ktoś się zachował, no to myślę, że nie zasłużył na taką karę. Tym bardziej, że tutaj w tej sprawie nie wiemy, czy Józefa faktycznie romansowała z Czyżniewskim, czy też on sam sobie ten romans uroił. Faktem jest, że przez jego urażoną dumę, przez jego odrzucone uczucie, życie straciło dwoje ludzi. Uważajcie na siebie, jeżeli widzicie jakieś czerwone flagi w osobie, w partnerze, z którym się spotykacie. Jest on bardzo zaborczy, jest o Was bardzo zazdrosny, aż chorobliwie zazdrosny. To wiejcie czym prędzej, bo to się dobrze nie skończy. Dziękuję Wam za kolejne spędzenie czasu z moim podcastem. Tym razem nieco krócej, ale po tych wszystkich naprawdę długich odcinkach też potrzebowałam trochę resetu, a tak jak wspomniałam Wam na wstępie, to wydawało mi się, że ten moment jest idealny, by przybliżyć Wam tę historię, by można było pokazać ludziom, pokazać Wam, że obsesyjna miłość, zbyt wielka fascynacja zawsze doprowadzały do tragedii. I nie zawsze da się tego uniknąć, więc nie obwiniajmy ofiary. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce.